Ze mną już Michał Gac, menadżer, zawodnik, kapitan drużyny Aktywna Fabryka. Michale, dzisiejsze spotkanie było bardzo blisko, niestety jednak się nie udało. Jakbyś ocenił? Witam. Dzisiejszy mecz, jeden z lepszych, który zagraliśmy. Jesteśmy młodą drużyną w tych rozgrywkach, więc mam nadzieję, że z biegiem czasu nasze zgranie będzie rosło, będziemy grać coraz lepiej. No dzisiaj może zabrakło trochę doświadczenia i trzeba po prostu je zbierać. Dziękuję. Czy jesteście zadowoleni z obecnego miejsca w tabeli po rundzie jesiennej? Takie były założenia, czy może liczyliście na coś więcej? Zakładaliśmy minimum 5. miejsce. Uzyskaliśmy to miejsce, ale myślę, że stać nas było na więcej. Mieliśmy trochę problemów kadrowych, ale z biegiem czasu gdzieś tam nasze zgranie też będzie rosło. Na to liczymy i na wiosnę liczymy też na wyższe miejsce. Rozumiem. Co sądzisz o rozgrywkach Ligi Amatorskiej w tym sezonie? Jak byś ocenił to? To jest nowość, jeżeli chodzi o ten sezon. Tak, nowość w ogóle, jeśli chodzi o ten sezon, nowość też dla nas, bo debiutujemy. Jeśli chodzi o organizację, o całą otoczkę rozgrywek, bardzo jestem z tego zadowolony razem z naszą drużyną. Uważamy, że to fajny pomysł, bo możemy pograć w piłkę na fajnych obiektach, z fajną otoczką, więc jak najbardziej. Ostatnie pytanie. Czy zobaczymy Aktywną Fabrykę w Kobylnicy w rozgrywkach halowych? Bardzo na to liczę. Mam nadzieję, że tak. Więc myślę, że na hali też będziemy stawiać nasze pierwsze kroki w takich rozgrywkach ekstraligowych. W takim razie bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Niestety nie udało się. Do zobaczenia na wiosnę. Do zobaczenia na wiosnę.